Hej, tu Karolina. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi gośćmi na przeróżne ciekawe tematy, od odżywiania i zdrowia, przez etyczną modę i ekologię, aż po podróże. Dzisiaj temat, którego wcześniej nie było, bo moim gościem będzie Ola, założycielka marki Cosmic Pantry, czyli adaptogenów i naparów, oraz Miamiko, czyli ekologicznych mat do jogi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o magicznej mocy grzybów, wyjaśniając, czym są adaptogeny, jak działają i jak możemy je stosować. Zgłębimy też temat holistycznego podejścia do zdrowia i dowiemy się, jaki jest sekret prowadzenia dwóch prężnie rozwijających się biznesów w wieku 21 lat. Bardzo inspirująca rozmowa, zapraszam. Cześć Ola. Cześć Karolina. Dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie i że jesteś ze mną dzisiaj w studio. Przed nami super rozmowa i zresztą to już mówiłam we wstępie, więc nie musisz tutaj się teraz przedstawiać, ale ja to powtórzę, że dzisiejsza rozmowa jest dla mnie bardzo ekscytująca, bo to jest temat, który teoretycznie wpasowuje się w tematykę gdzieś tam moich treści, ale dla wielu osób myślę, że jest nowy. Mhm. Jest taki trochę niekonwencjonalny. Zacznijmy od tego, co uderzyło mnie dzisiaj. Jednak zacznę od tego naszą rozmowę. Czyli to, jak młodą jesteś osobą, tak, ile masz lat i co już robisz zawodowo? Mhm. To ile masz lat? Mam lat 21. I robię, nie wiem, czy to jest tak dużo. Moim zdaniem tak. Po prostu na niczym innym się nie znam, więc robię, robię to, co mogę. I twoje dwie marki, to jest Cosmic Pantry i Miamiko. Mhm. I powiedz mi, jak to się zaczęło i może powiedz najpierw, od jak dawna one istnieją i która była pierwsza? Pierwsze było Miamiko. Miamiko zrodziło się ponad 2 lata temu. Pisałam wtedy maturę, jak otwieraliśmy sklep, więc dobrze pamiętam. Świetne wyczucie czasu. Tak. I później Cosmic Pantry ma, ojejku, może z pół roku? Czyli to jest trochę bardzo więcej. Młoda marka. No, na pewno nie ma roku jeszcze, tak. I powiedz mi, jak założyłaś obie te marki, ucząc się jeszcze, no i teraz w tak szybkim czasie otworzyłaś drugą. W ogóle to może taki mały disclaimer tutaj, że bardzo bym chciała podziękować i zaznaczyć, że to nie sama robię wszystko, jest w tym też mój chłopak, bez którego nic by się nie udało, to ja sobie mogę tutaj myśleć, kombinować i zakładać różne rzeczy, ale to on potem siedzi i wstukuje to wszystko do komputera, liczy, przelicza, wszystko sobie obgadaliśmy, cały biznesplan, więc później trochę nam to zajęło, zanim ten sklep się otworzył. Może z rok nad tym pracowaliśmy. Jak to działa powiedziałaś od 2 lat? Tak, ponad 2 lata. Czyli miałaś 19 lat, kiedy otworzyłaś swój pierwszy biznes. Tak. Strasznie to brzmi, jak teraz o tym mówisz, ale tak. Strasznie dobrze. Strasznie wcześnie i strasznie mało miałam wtedy lat, ale no rzeczywiście tak było. Ale wtedy już joga była dla ciebie ważna? Gdzieś tam ta praktyka była na tak, co dzień w twoim życiu? Tak, to się właśnie jakby wywiodło z moich potrzeb, z mojej praktyki. Zaczęłam jogę, w ogóle teraz jak tak o tym myślałam, to jogą interesowałam się od zawsze, nawet gdzieś tam jako dziecko, jak wyjeżdżaliśmy na wakacje, zawsze jak były organizowane jakieś zajęcia sportowe, zawsze ciągnęło mnie do tej jogi. Nie wiem dlaczego, nie wiem co wtedy mną kierowało. Ale tak bardziej intuicyjnie, że wykonywałaś takie ruchy jogowe, czy to znaczy, też, wiedziałaś coś na ten temat? Ale na przykład pamiętam, jak jeździliśmy na takie zorganizowane wakacje, ja miałam wtedy, nie wiem, no z 10 więcej może trochę lat i były takie zajęcia sportowe różne, koszykówka, siatkówka, jakiś aerobik, zawsze wybierałam tę jogę. Jako taki mały dzieciak, nie wiem dlaczego. Później w gimnazjum zaczęłam już sama w domu ćwiczyć, tak bardziej już świadomie. Ale to też nie było na tyle popularne, żebym mogła powiedzieć, skąd mi się to wzięło, że ktoś mnie zainspirował. Nikt wtedy nie ćwiczył jogi, też jakby wśród moich znajomych nie miałam nikogo, kto ćwiczył. Na pierwsze zajęcia takie już prawdziwe do szkoły jogi poszłam w liceum
I to też nie była jakaś taka miłość od pierwszego wejrzenia. Dużo mi zajęło znalezienie nauczyciela, który by mi odpowiadał, stylu. To jest duża, długa podróż. Tak. Ja zawsze wszystkim mówię, jeżeli idziesz na jogę pierwszy raz, to niezależnie od tego, co przeżyjesz, nie zrażaj się. Nie wyrabiaj sobie opinii, bo to może nie mieć nic wspólnego z tym, co możesz odkryć, kiedy znajdziesz tę odpowiednią osobę. Mhm. Dokładnie. Ale przejdźmy do Cosmic, bo to jest twoja marka, która jest mi trochę bliższa, bym powiedziała, bo to jest temat, który mnie osobiście bardzo fascynuje. Jest związany z jedzeniem i też z pewnymi tendencjami, które ostatnio zaczęłam zgłębiać, można powiedzieć. W ogóle jak się dowiedziałam, że istnieje tego rodzaju marka polska, to byłam przeszczęśliwa, że w ogóle takie produkty są dostępne, ale no, nie ukrywajmy, że większość osób pewnie nie wie, o czym my w ogóle mówimy, o jakichś dziwnych miksturach, więc trzeba tutaj troszeczkę w roli wstępu wyjaśnić, co to są za produkty i główne takie pytanie, czym są adaptogeny, no ale to myślę, że jedno z drugim jest bardzo powiązane. Jasne, więc adaptogeny jest to taka klasa roślin, a właściwie ziół, która działa w taki sposób, żeby jakby zapewnić w organizmie, przywrócić balans i harmonię. Jest kilka takich wytycznych, które adaptogeny muszą spełnić, żeby były zakwalifikowane jako adaptogeny. I są to, moim zdaniem, super wytyczne. Idealnie czynią z nich takie zioła właśnie XXI wieku. Na przykład muszą być nietoksyczne, czyli nie powodować jakichś komplikacji, nawet stosowane w długim czasie. Muszą uodparniać organizm na takie niekorzystne, stresujące czynniki. Więc mam tu na myśli taki stres, o jakim myślimy, pewnie psychiczny, ale też i wszystko, co stresuje nasz organizm. Czyli na przykład zanieczyszczenia powietrza, papierosy, zła dieta. Jakby my się tym nie stresujemy, nie denerwujemy, ale nasz organizm tak to odbiera. I kolejną taką rzeczą jest to, że muszą działać niespecyficznie. I to jest trochę takie dziwne określenie, ale chodzi o to, że one nie mają jakby żadnej takiej substancji, która działa w jakiś konkretny sposób. Po prostu bardziej patrzą, co w organizmie jest, czego jest za dużo, za mało i starają się to wyregulować. Czyli tutaj chodzi o to właśnie holistyczne podejście, że to nie jest jakby próba zaatakowania konkretnego schorzenia? Tak, bo to nie jest na przykład witamina C, która jest witaminą C i działa na takiej zasadzie, jakiej działa i na przykład, nie wiem, polepsza wzrok czy cokolwiek. Bardziej one właśnie patrzą całościowo na organizm i jak on funkcjonuje, jakie są wahania i pomagają właśnie przywrócić ten balans. Każdy z nich ma też jakieś swoje unikalne właściwości, bardziej już sprecyzowane, ale generalnie działają właśnie tak całościowo. A powiedz mi, jakie są takie najbardziej znane adaptogeny, jakie są dostępne, chciałabym powiedzieć na rynku, ale powinnam powiedzieć raczej w naturze. Myślę, że teraz taki prym wiedzie ashwagandha. Jest teraz bardzo popularna. Też jest podstawowym takim adaptogenem, więc ciężko się dziwić. Działa. Co to znaczy, że podstawowym? To znaczy takim głównym. Takim najbardziej znanym, właśnie najczęściej używanym. Działa troszeczkę bardziej uspokajająco, ma taki bardziej relaksujący profil, bo są też adaptogeny, które mimo to, że redukują stres, są bardziej jednak stymulujące i pobudzające. Ashwagandha jest super właśnie, jeżeli ktoś cierpi na bezsenność, na jakieś takie stany napięciowe, lękowe. Czy to jest takie bardziej na wyciszenie? Tak, zdecydowanie. Też u was na pewno widziałam makę. Jako składnik chyba dwóch. Tak. To już nie jest tak stricte adaptogen. Wydaje mi się, że to nie klasyfikuje się jako adaptogen, ale zdecydowanie ma maka adaptogenne właściwości. I jeszcze takie jedna znana substancja, która gdzieś tam wcześniej mi mignęła, to jest, nawet nie wiem, jak to się po polsku mówi. Jak? To jest cordyceps? Cordyceps. Tak, jest to grzyb. Mamy w ogóle taką czekoladę z grzybami i właśnie z cordyceps. Są grzyby reishi i chaga.
No właśnie, te dwa też są znane, a ja tak. patrzyłam na składy właśnie tych waszych podstawowych trzech produktów Aha. i ich nie znalazłam, właśnie ani tego reishi okay. i ani chagi, a właśnie słyszałam o tym dużo wcześniej. One są, to nie są te takie bardziej właśnie stymulujące, co mają przypominać kawę, czy coś pomieszałam? Jest rzeczywiście coś takiego za granicą, jak kawa z tymi grzybami. Tak, tak, jest to tak rozdmuchane teraz. Wiem, ale jest to trochę takie, mam wrażenie, mylące, bo rzeczywiście kojarzy się to, że wtedy te grzyby pobudzają, ale to jest po prostu jakby zwykła kawa z dodatkiem tych grzybów. Więc, naprawdę? Tak, tak. O, więc ja też myślałam, że to jest jakby napój grzybowy, który, no tak. który się zalewa i jest jakby kawa, ale nie, to jest, to jest kawa z dodatkiem grzybów. No właśnie, zaraz wrócimy jeszcze do tych substancji konkretnych, ale to mi bardzo dobrze pasuje do pytania, które chciałam ci zadać a propos tego, że obawiam się, że wraz z wzrostem popularności tych produktów zacznie pojawiać się coraz więcej takich podróbek niestety, że im bardziej ludzie wykazują zainteresowanie tym, ale niestety nie zgłębiają tematu, tylko podoba im się to, że tutaj jakaś magiczna mikstura, która sprawi, że będę zrelaksowany albo pobudzony i to jest takie zdrowe, to gdzieś tam jakieś inne firmy zaczynają to wykorzystywać no, na niekorzyść konsumenta. Spotkałaś się z czymś takim? Czy właśnie to jest dobry przykład takiego trochę przekłamanego marketingu? No właśnie teraz to tak wygląda i tak wyszło na to, że to jest taki przekłamany marketing, ale czy ja wiem? Nie wiem, osobiście nie spotkałam się jeszcze z takimi produktami, które by coś sugerowały albo imitowały. Też jest jakby prawnie to jest trochę nie najlepiej rozwiązane, bo na przykład ja jako producent właśnie takich suplementów diety, bo to są już suplementy diety, nie za bardzo mogę mówić o tym, jak one działają. I jakby jeżeli chodzi o suplementy diety, to są te prawa wymyślone były w myśli tych takich tradycyjnych suplementów. Nie wiem, teraz nie przychodzi mi do głowy jakaś nazwa, ale takich w tabletkach. Konkretne witaminy, tak? Tak, coś takiego. I one są rzeczywiście... Helamak B6. Tak. One są rzeczywiście bardzo skomplikowane, o skomplikowanym składzie i może wtedy rzeczywiście nie można wprowadzać w błąd konsumenta i mówić, że to coś zagwarantuje. Też a propos, trochę odbiegam, ale jest taki problem, że ludziom się bardzo mylą suplementy z diety z lekami. Więc jakby wiem, że te prawa były w dobrej wierze zrobione, właśnie żeby to się nie myliło, ale no ciężko jest teraz jakoś mówić o tych produktach ludziom. Też moje właśnie rzeczy nie są takimi tradycyjnymi suplementami. Raz, że są w proszku, dwa, że mają takie naturalne i proste składy, więc to są bardziej mieszanki po prostu. Sama byłam zdziwiona, że trzeba to zakwalifikować jako suplement diety. No właśnie, powiedziałaś mieszanki. Mhm. Jak powstaje taka mieszanka? Bo macie w swojej ofercie trzy takie podstawowe mieszanki adaptogenów i macie jeszcze czekoladę, można powiedzieć? Można nazwać czekoladą? Tak, tak. Kakao? Jest to czekolada. Tak, to są trzy mieszanki. Czekolada. Teraz mamy też taki napar kwiatowo-owocowy i musy kokosowe z dodatkiem właśnie superfoods i adaptogenów. Ale zacznijmy od adaptogenów. Tak. Od tych konkretnych od produktów. Od tych mieszanek. Zanim zapytam cię o konkretne produkty, mieszanki i ich działanie, powiedz mi jeszcze, jaka jest różnica między adaptogenem a grzybem i czy któryś z nich jest jakby pod grupą tego drugiego? Bo powiedziałaś właśnie, że tam chaga to już jest bardziej, to już jest grzyb. To znaczy, to są grzyby, no bo właśnie o adaptogenach mówi się jako o ziołach, ale to są w ogóle różne rośliny. Są to grzyby między innymi, czyli takie grzyby jak chaga, cordyceps, one są adaptogenami w 100%. Są też na przykład owoce, jagody, niektóre to też są adaptogeny. Zioła to u nas, myślę, że po polsku po prostu źle brzmi i kojarzy się z czymś takim, z liśćmi albo z takimi korzeniami, które się zaparza. Tak, ale adaptogeny to ogólnie mówiąc rośliny. I teraz konkretnie możesz powiedzieć mi o waszych produktach, bo mnie to zastanawia, masz w składach macie łącznie, nie wiem, około 10, dajmy na to, czy ponad tych różnych substancji. Nie, dużo mniej. Mniej? Mamy z 4-5.
No dobrze, tak. Z 4-5. Nie. Chodziło mi, że ogólnie wszystkich. Że nie, że w konkretnym produkcie, tylko że wszystkich jakby składników, z których korzystacie. Powiedzmy, że jest ich około 10 i mnie to fascynuje, jak powstaje taki jeden produkt, że myślisz sobie, o, wezmę trochę tego, trochę tego, trochę tego i to razem stworzy taką piękną harmonię i rzeczywiście to działanie będzie takie, jak nazwa sugeruje. No więc staram się dobierać te składniki tak, żeby one jak najbardziej wspierały siebie nawzajem i żeby powstała taka piękna właśnie roślinna synergia i żeby to działanie było i mocniejsze, ale też i takie bardziej całościowe. Więc żeby mamy na przykład beauty potion i jakby od razu do głowy przychodzi cera i działanie na cerę, ale tak naprawdę wpływamy na to poprzez regulowanie trawienia, detoks wątroby. O, trochę smakuje jak taki detoks. To jest gorzkie, no ale niestety... Jak ja to pierwszy raz zrobiłam, miałam takie, okej, rzeczywiście, żeby być piękną, trzeba to wypić. Tak. No niestety wszystkie takie rzeczy właśnie na wątrobę i takie trochę odtruwające, oczyszczające są gorzkie. Też jakby pomyśleć, to jedne z najzdrowszych rzeczy na świecie są gorzkie, zielone i gorzkie. Jest na to sposób. Myślę, że trzeba, też to było moje takie założenie, że trzeba podejść do tych produktów tak z dużą dozą miłości i kreatywności i po prostu znaleźć na nie sposób. Ja na przykład Beauty Potion uwielbiam z ciepłą wodą i łyżką miodu. Jest to taki coś pomiędzy herbatą, naparem, właśnie takim tonikiem. Super się to sprawdza. Jest proste. A mogłabym na przykład zamienić miód na syrop klonowy? Albo tak, czy jakieś, tak. Inną substancję? Tak. I wtedy też było smakowało dobrze. Tak samo. To przetestuję. Dobrze. A na przykład Energy. Czy to jest coś takiego, co byś piła rano zamiast kawy, czy jako uzupełnienie gdzieś tam w ciągu dnia? Ja nie piję kawy, więc nie mam takiego problemu, ale na przykład widzę też po ludziach, że bardzo często dodają do kawy. Do kawy. Czy żeby jeszcze bardziej coś tam stymulować, czy żeby właśnie uspokoić właśnie trochę, to działanie? Żeby zbalansować, bo kawa stymuluje, ale w taki trochę nie najlepszy sposób. Często po kawie mamy takie spadki energii, trochę takie trzęsiemy się często i właśnie te adaptogeny pomagają to wyrównać i jakby sprawić, że ta energia będzie większa albo będzie po prostu taka bardziej... Powoli się uwalniała. Tak, stabilna, taka bardziej stabilna. I trzeci wasz produkt to jest sex tonic. Tak. I to brzmi tak kusząco. To brzmi kusząco i bardzo dobrze, bo jest super. W ogóle mam do niego duży sentyment, bo to właśnie od niego wszystko się zaczęło. Od tych składników, które tam są, zacząłem swoją przygodę z adaptogenami. Sex tonic działa też stymulująco, jeżeli chodzi o energię. Super działa na libido i nastroje, jakby to jest trochę taki produkt na dobry nastrój. Ale też czyli jest... zespół napięcia dobrze, tak. Jest dobry sposób, żeby załagodzić tak, objawy. Tak. Objawy plus właśnie też zadziałać na samą przyczynę zespołu napięcia, bo sex tonic wpływa też na hormony, reguluje gospodarkę hormonalną, dba o narządy rozrodcze. Powinnam była zacząć od tego, jak zaczęła się twoja przygoda z adaptogenami, tylko od razu zacząłem cię wypytywać o konkretne składniki, a tak sobie myślę, właśnie przeciętny człowiek raczej nie postanawia któregoś dnia zmieszać sobie sproszkowane korzenie maki z jakimiś grzybami i nie pije tego i pomaga mi to na energię, albo moja cera jest spoko. Także w ogóle skąd ten pomysł i skąd to zainteresowanie u ciebie? Przede wszystkim właśnie w liceum przeszłam na weganizm, wtedy taki bardziej restrykcyjny, teraz troszkę sobie luzuję szelki. Te szelki, tak.
Więc już od tego momentu interesowałam się w ogóle zdrowiem. Mam też wrażenie, że zawsze jak ktoś przechodzi na weganizm, jakoś od razu z miejsca staje się takim samozwańczym dietetykiem. Tak. Więc dokładnie mnie to samo spotkało. Zaczęłam się interesować wszystkim, co zdrowe, jak może to być zdrowe, co mogę zrobić lepiej. I było super do momentu, kiedy nie odstawiłam tabletek antykoncepcyjnych i wtedy wszystko jakoś się rozwaliło. I wtedy właśnie okazało się, że jakby dieta, w którą cały czas zresztą wierzę, że jakby jedzenie takie proste, warzywa, owoce ma niesamowitą moc i niesamowicie może wpłynąć na zdrowie, ale niestety właśnie w takim momencie jak ten okazało się to trochę być za mało i potrzebowałam czegoś dodatkowego. Chodzi ci o to, że miałaś po prostu rozregulowane hormony. Tak. No w ogóle spuchłam wtedy jak balon. To był okres mojej studniówki, więc pozdrawiam. Cudowne uczucie czasu. Spuchłam jak balon. Byłam nieznośna. Naprawdę miałam takie nastroje i takie jakieś dziwne zachowania, takie w ogóle nie moje. Źle się czułam jakby ze sobą i z ciałem. Wtedy też zaczął mi zanikać okres, długo bardzo go nie miałam i na badaniach wyszły też takie początki zespołu, to się chyba nazywa zespół policystycznych jajników. Ja nie znam tego zespołu. To jest takie częste, często dotyka kobiety właśnie. I wtedy właśnie poszłam do lekarza, który rzeczywiście wyłapał tam jakby w badaniach wyszły jakieś takie delikatne zachwiania hormonów, to naprawdę nie było dużo i dostałam od niego dwie propozycje nie do odrzucenia. Każda z nich była do odrzucenia. Była do odrzucenia, bo zakładała, że będę brała jakby syntetyczne hormony do końca życia. A jakby zaznaczam, to nie było nic takiego strasznego, dużego. Szkoda, że mojej miny nie ma na nagraniu. Tak. Zaproponować młodej dziewczynie w wieku 19 lat branie hormonów do końca życia po prostu brzmi świetnie. Tak, też pozdrawiam tego pana. I właśnie była to opcja wyboru pomiędzy tabletką antykoncepcyjną albo jakby zamiennikiem, no po prostu hormonów bez tego aspektu antykoncepcyjnego. No powiedziałam dziękuję bardzo, grzecznie przyjęłam tę receptę i stwierdziłam, że poradzę sobie z tym lepiej sama i rzeczywiście poszukałam, dużo czytałam i stwierdziłam, że spróbuję od maki i szczęśliwie następnego miesiąca już miałam okres, wszystko było okej. Nie brałaś żadnych z tych nie, leków? Nie, zupełnie tylko to. To znaczy cały czas się też zdrowo odżywiałam, tak jak mówiłam, ale właśnie dodałam do tego wszystkiego tę makę. I z tym wszystkim poradziłaś sobie sama. Tak, Zosia i... Samosia, to ja. Ale wtedy zaczęłaś właśnie kupować nowe produkty, jakieś nowe adaptogeny i sobie je gdzieś tam w domu mieszać i w któregoś razu stwierdziłaś, że to ogóle, działa jako całość? Tak. To było... jeszcze wtedy to nie było tak popularne. Mam wrażenie, że w ogóle jakoś o tym nie było słychać i widać tego, więc zamawiałam sobie te rzeczy z jakichś szalonych stron, takich trochę ezoterycznych, trochę jakichś dziwnych. Przed jakiś magiczny ogród. Więc na pewno to też nie było takim powodem może do dumy, więc robiłam to sobie wszystko w zaciszach swojego domu i raczej się tym nie dzieliłam. No ale po jakimś czasie dużo znajomych zaczęło mnie pytać, co robię, jak to robię, bo zaczęli zauważać, że coś tam sobie jednak mieszam, miksuję i że jakoś to tam działa. Więc wtedy postanowiłam podpytać właśnie znajomych, czy w ogóle chcieliby coś takiego, czy widzieliby coś takiego w sklepie, czy kupiliby. I rzeczywiście zaczęłam o tym myśleć na poważnie, tak żeby wprowadzić coś takiego
na rynek. I stworzyłaś te wszystkie już produkty, które teraz widzimy w sklepie internetowym. W ogóle potem ci zapytam o dostępność produktów, ale czy te wszystkie rzeczy stworzyłaś właśnie w warunkach domowych? Gdzieś tam sama doszłaś do tych mikstur? Czy to było tak, że powstał jeden i potem pomyślałaś sobie, co mogę jeszcze, jaki inny produkt mogę zrobić? To już było stricte zawodowe. Czy już w domu były te mieszanki u ciebie? Mieszanki były w domu, troszeczkę je trzeba było tylko zmienić i udoskonalić pod względem tak właśnie dostępności składników i ceny, bo też jakby chciałam, żeby te ceny jakby, ja wiem, że to jest trochę droższy produkt niż większość takich superfoodowych rzeczy, ale wynika to z tego, że to są naprawdę takie wyselekcjonowane składniki i ciężko dostępne i też drogie jakby same w sobie. Więc też nie mogłam nie wiadomo czego tam dosypać do tych słoiczków, żeby to nie wyszło nie wiadomo ile pieniędzy. Mimo, że trochę już wyjaśniłyśmy, mam wrażenie, że dla wielu osób to nadal jest czarna magia, wręcz powiedziałabym dosłownie. No, powiedz mi, jak ty na co dzień stosujesz te produkty? Wbrew pozorom, one nie są takie ciężkie do włączenia do diety. Też nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to właśnie jest jakiś magiczny eliksir, który odmieni ich życie. Chciałabym, żeby podeszli do tego bardziej jako takie wsparcie i dodatek do ich takiego zdrowego stylu życia. Ja osobiście dodaję najczęściej do koktajli, bo z braku czasu to jest to, co najczęściej jadam na śniadanie. Robię sobie z nimi właśnie różne napoje, czy tak jak czekoladę, dodaję do soków, jak wyciskam soki. Generalnie staram się dodawać do czego mogę, żeby zrobić z jedzenia, które jem i przygotowuję, jak najbardziej takie funkcjonalne dania i potrawy. Żeby to też i smakowało, i było zdrowe, plus jeszcze miało taki dodatek właśnie wspierający holistycznie organizm. Ale w jakich ilościach się tego dodaje, powiedz mi? Jaka jest taka optymalna dawka dzienna i czy każdy produkt jesz codziennie? To też jest ważne. Nie, teraz mam taki czas, że jakby nie pracuję nad czymś konkretnym, nad konkretnym aspektem mojego zdrowia, więc po prostu patrzę na co mam ochotę, co mogę włączyć dzisiaj i raczej tak działam, bardziej intuicyjnie. Optymalna dawka, jeżeli chodzi o te trzy mieszanki, które mamy, te podstawowe, jest to jedna łyżeczka dziennie. Dwie, jeżeli ktoś naprawdę czuje, że jakby potrzebuje troszkę więcej wsparcia. Tak, więcej wsparcia. Z adaptogenami jest tak, że lepiej brać mniejsze dawki przez dłuższy czas. Regularnie niż dużą końską dawkę i potem już o tym zapomnieć. Ale nie masz tak, że używasz wszystkich codziennie. Bo myślę sobie o tym, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem i gdzieś chciałby spróbować tych produktów, no to zakładam, że większość osób nie kupi sobie od razu wszystkich trzech. Tylko też jest to taka kwestia, żeby podjąć decyzję, co najbardziej by nam mogło służyć, a przecież nie próbowaliśmy, no to nie wiemy tak naprawdę, co by nam służyło. Więc jakbyś doradziła dla osoby, która zaczyna, który produkt jest takim dobrym dodatkiem do życia codziennego, albo dla kogo jaki by najlepiej się sprawdził? Myślę, że jeżeli chodzi o kobiety, takim wyborem w ciemno mógłby być właśnie Sex Tonic. Myślę, że każdy z nas by się przydał i trochę dobrego zrobił. Ale tak jak mówiłam, właśnie chyba najlepiej poczytać sobie opisy tych produktów, też o składnikach, poszukać sobie informacji i wybrać to, co do nas przemawia i to, co czujemy, że jakoś mogłoby nam pomóc. Mam wrażenie, że każdy ma taką intuicję w sobie i czuje, czego mu potrzeba i właśnie wierzę, że na tej podstawie może dokonać dobrego wyboru. A na przykład czekolada to jest taki produkt bardziej po to, żeby osoba, która ma ochotę na gorącą czekoladę, miała zdrowszą alternatywę, czy też podchodzisz do tego jak do suplementu, powiedzmy?
czekolada jest jeszcze taka na granicy, mam wrażenie, że rzeczywiście jest super, jeżeli ktoś ma ochotę na gorącą czekoladę, właśnie z dodatkiem takim bardziej prozdrowotnym. Bo tam jest cukier w składzie, tak? Jest cukier kokosowy. Tak, tak. Mamy cukier kokosowy w tych produktach, bo jednak nie są to najlepiej smakujące produkty same w sobie, więc troszeczkę stara, ale jakoś tam naprawdę, naprawdę niedużo. To jest taka zupełna odrobina. Będziemy się też starali przerzucić może na stewie. Ja bardzo lubię wasz produkt, waszą czekoladę, bo właśnie parę, no nie wiem, czy to było z 2 miesiące temu, czy tam miesiąc temu właśnie robiłam brownie i nie miałam żadnego kakao i mówię, kurczę, przecież mam tę mieszankę i właśnie przez to dałam trochę mniej daktyli, ale właśnie dorzuciłam dosłownie 2 łyżki do całą taką blachę i było przepyszne, więc jednocześnie zrobiłam ciasto, które było zdrowe, było z daktylami, było bez żadnego oleju, tylko było na mleko kokosowym, z kaszą gryczaną, to jeszcze były tam dodatkowe adaptogeny, więc w ogóle miałam wrażenie, że to jest najlepsze ciasto na świecie i po prostu będę jadła je codziennie. Nawet pokazywałam, że jadłam jako chleb na to, jako toast z brownie, ale to naprawdę było cudowne. Ja to muszę odtworzyć i opatentować właśnie z waszym produktem. Ale powiedziałaś wcześniej o tym holistycznym podejściu. W ogóle możesz wyjaśnić, co to znaczy holistyczne podejście. Mam wrażenie, że dużo osób nie zna tego terminu. Podejście do zdrowia. Dla mnie to znaczy tyle, że zamiast jakby skupiać się na jednym takim problemie, który nam doskwiera, bardziej patrzymy na to, z czego on wynika. Czyli na przykład, myślę, że z cerą to jest taki dobry przykład, tak? Wyskakują nam jakieś pryszcze i może warto jest się zastanowić, zanim od razu sięgnie się po jakiś krem, który je, nie wiem, zamaskuje. Warto się zastanowić właśnie, dlaczego tak się dzieje. Właśnie cera to jest dobry temat, ale dużo dostaję pytań, jak poradziłam sobie z moją cerą, bo rzeczywiście miałam dużo problemy jakiś czas temu, powiedzmy tak z 2 lata temu, gdzieś też to związane było właśnie z hormonami i też usłyszałam, że mogę tylko brać lekarstwa i nic innego mi nie pomoże. A udało mi się, tylko właśnie problem polega na tym, że nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to złożyło się na to tyle czynników, tyle zmieniło się w takich moich codziennych nawykach i pielęgnacji cery, i pielęgnacji gdzieś tam od wewnątrz, że nie ma jednego rozwiązania, tylko jakby ja do tego doszłam na prób i błędów i nie umiałabym komuś w ogóle doradzić, jak na to wpłynąć. Także ja myślę, że w ogóle taka przygoda ze zdrowiem, czy to chodzi o cerę, czy to chodzi o nie wiem, jakieś tam wzdęcia, czy samopoczucie, to jest tak złożone, że gdzieś tam dla każdego działa coś innego, ale też jest to takie bardzo intuicyjne. Ale jest to też bardzo takie jakby nagradzające. To jest super przygoda właśnie zagłębić się w swoje zdrowie, jak coś działa, jak coś wpływa na siebie i potem mieć z tego frajdę, że coś się udało wyleczyć, czy tam nie wiem, zapobiec, jakoś to rozwiązać, tę zagadkę właśnie, co na to wpłynęło. Tak, dla mnie to jest ogromna satysfakcja. I na przykład, tak jak dzisiaj moja cera nie wygląda najlepiej, dlatego że wiem, co zrobiłam. Bo no, jest taka prawda, alkohol ma bardzo zły wpływ na naszą cerę. Niektóre osoby są mniej lub bardziej na to podatne. Ja na przykład wiem, że tutaj bardzo to jest na temat dzisiejszego programu, ale to jest taka ciekawostka. Wiem, że kiedy piję, zazwyczaj piję wino i nic mi nigdy nie jest. A czasami właśnie ulegnę czyjejś zachęcie, wypiję coś, co zwyczajnie nie znajduje się w moim jadłospisie i wystarczy, że naprawdę następnego dnia po prostu wstaję i moja twarz płata figle, mówiąc. Ale ja jestem zawsze wdzięczna za takie gorsze predyspozycje. Jakby ja też mam sama i wrażliwą cerę, po której od razu wszystko widać, co zrobiłam źle i jestem za to wdzięczna, bo dzięki temu widzę od razu, co działa, a co nie. I też od razu myślisz sobie, właśnie dlatego jestem, prowadzę taki styl życia, żeby unikać tej sytuacji. Tak. Zrobiłam paczkę chipsów, obudziłam się taka zapuchnięta, że mówię, okej, coś jest nie tak. Ale jeszcze powiedz mi, jak byś polecała, oprócz koktajli, jak można gdzieś tam zaadoptować adaptogeny? Zaadoptować adaptogeny. Każdy z tych produktów jest trochę inny. Sextonik jest taki czekoladowo-orzechowy. Super się sprawdzi właśnie w słodkich rzeczach, deserach, z mlekiem, takich mleczno-słodkich
batonikach, nazwijmy to. Może jakiś budyń czy pudding, coś takiego fajnie. Mm-hmm, tak. Tak naprawdę ograniczy nas tylko wyobraźnia. Można to sobie z powodzeniem dostosować do naszego trybu życia i jedzenia, jaki jemy. I też nie chcę tutaj mówić komuś, że musi go dodawać do koktajlu, skoro nigdy w życiu nie zrobił sobie na przykład koktajlu. Może znaleźć coś dla siebie, do czego to doda. Beauty Potion jest właśnie, tak jak wspominałyśmy, taki owocowo-gorzki, więc on jest troszkę bardziej cięższy do wprowadzenia tak na co dzień, ale maskuje się ten smak w koktajlach właśnie, szczególnie takich zielonych, bardziej warzywnych, może w zielonych sokach i też w takich owocowych rzeczach. Ja na przykład robię taki surowy dżem z owoców, właśnie z nasionami chia i dodaję do tego Beauty Potion. I nie czuć? Czy po prostu to się tak jakoś dobrze... Tak, to się pasowuje? Dobrze komponuje. Jakby... Czuć go, no bo on tam jest, tak? Ale na tyle się to dobrze komponuje, że dobrze to smakuje. No i tak jak mówiłam, zawsze jest ten stary, dobry, sprawdzony sposób ciepłej wody z łyżką właśnie syropu klonowego, miodu lub wybranej substancji słodzącej. Wolimy. Energy Blend jest właśnie taki troszeczkę ziołowo-orzechowy, mam wrażenie. I widzę, że dodają go ludzie do kawy często, też do koktajli, jak wszystko. Do owsianki, właśnie do owsianki też bardzo dużo widzę, że ludzie dodaje te produkty. Będę testować. A powiedziałaś, że nie masz zazwyczaj czasu na żadne bardziej skomplikowane śniadanie, jest to koktajl. I teraz będziemy mieć taki kącik girl boss właśnie. Powiedz mi, jak wygląda taki twój dzień? Nie musisz oczywiście zdradzić jakichś tam szczegółów zawodowych, ale bardziej mnie ciekawi ta strona, co jesz w ciągu takiego dnia, żeby to było zdrowe, zgodne z tobą i jednocześnie smaczne. No więc pracuję z domu, więc mam dużo czasu na gotowanie, ale z drugiej strony jestem trochę takim pracoholikiem, więc od razu na przykład po wstaniu rzucam się do pracy. Wiem, że to jest bardzo niezdrowe i tak się bardzo nie powinno robić i walczę z tym powoli, ale rzeczywiście mam tak, że... Tak się wspinasz po krześle i jesteś przy komputerze. Tak, że jak najszybciej chcę po prostu usiąść i zrobić to, co mam do zrobienia, więc zazwyczaj na śniadanie... Znaczy raz, że zaczynam dzień od wody z cytryną, jak każdy dbający o siebie człowiek. Później najczęściej wyciskam sobie sok z selera naciowego, ale robię to dopiero od niedawna, więc jeszcze się do tego wdrażam. Ale możemy zrobić krótki przerywnik, tak? Bo ja od bardzo dużo słyszałam ostatnio o soku z selera. Jest to taki nowy mikrotrend, bym powiedziała, w świecie zdrowia. Możesz nam chwilę powiedzieć o właściwościach, albo ile w ogóle tego selera trzeba użyć, żeby mieć szklankę soku, bo to mnie przeraża. Chyba wykupuje się całe to miejsce, całą tę kratkę w sklepie. Rzeczywiście. Ja czasem, jak idę na zakupy i kupuję sobie zapas tygodniowy tego selera, to już nic potem nie zostaje w sklepie. Trzeba użyć całe takie opakowanie, całą jedną... Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Kiś taką, no. Całe szczęście, co odkryłam niedawno, można spokojnie posadzić tego selera z powrotem i on odrasta jakby z tej końcówki. Można to zrobić w wodzie po prostu. Ja teraz posadziłam sobie u rodziców w ogrodzie właśnie te końcóweczki i pięknie mi wyrastają, także mam nadzieję, że przyszłoroczny zapas już będzie z tych moich odpadków. Albo zostaniesz selerowym farmerem. Tak. I będziesz sprzedawała bioselera w Warszawie. Tak, z własnego ogródka. I zauważyłaś rzeczywiście jakieś efekty, kiedy ten sok ma na co dzień
na twoje zdrowie, czy po prostu jest to też takie dopełnienie i czujesz się z tym dobrze? Raz, że czuję się z tym dobrze i traktuję to trochę bardziej profilaktycznie i tak dodatkowo, ale rzeczywiście zauważyłam wpływ na trawienie. Podobno w ogóle sok z selera wyszedł od takiego faceta, który się nazywa Medyczne Medium. Jest to bardzo oprócz szamańskie. Tak. Jakby to on zapoczątkował cały ten trend na sok z selera. Więc to są jakieś jego tam spostrzeżenia i informacje, które on przekazuje, jakby dlaczego ten sok jest dobry. Nie wiem, czy to jest potwierdzone gdzieś. Podlinkujemy go. Każdy sobie oceni, czy to jest wiarygodne według niego źródło. Tak. To znaczy, ja się w ogóle bardzo zgadzam z tym, co on mówi i co propaguje właśnie. Ale nie mogę powiedzieć, na ile te rzeczy, które on mówi, są rzeczywiście jakieś stwierdzone i poparte badaniami. No ale z własnego doświadczenia wiem, że na trawienie super to działa. Będę testowała. Zachęciłaś mnie. No i dobrze. Potem robisz sobie koktajl śniadaniowy. Tak. I tak, zazwyczaj to jest zielony koktajl, bo dobrze się z tym czuję, jak już od rana załaduję sobie taką porządną dawkę zieleniny. Też a propos właśnie takich sposobów na nie za bardzo smakujące rzeczy, koktajl też jest super opcją, jeżeli chodzi o jarmuż i takie zielone produkty, których może nie zjedlibyśmy tak dużo w ciągu dnia. I to jest właśnie ten zielony koktajl. Co dalej jesz, powiedz mi? Oj, różnie. Lubię sobie robić takie przekąski. Często właśnie z jabłek, z daktyli, po prostu owoce, warzywa. Ostatnio też zaczęłam robić sobie regularnie co tydzień własny jogurt kokosowy. Super. A to w ogóle jest strasznie proste. Tak, to jest super prosta sprawa. A wychodzi... Nie mogę się przełamać, a to jest chyba, serio, zajmuje ci to 5 sekund i potem on sam sobie kwitnie. Rośnie, tak. Tak. I smakuje? Bardzo dobre jest, naprawdę bardzo dobre, szczególnie teraz jest sezon, więc z letnimi owocami, z jakąś granolą, bomba. Bo dla osób, które nie wiedzą, to się robi z tego, co wiem, tak, że kupujesz sobie probiotyk i po prostu wrzucasz go do... Można kupić probiotyk albo już jakby sklepowy jogurt kokosowy, taki gotowy, i dodać odrobinę tego właśnie do mleka kokosowego i jeszcze dodaję trochę tych orzechów nerkowca, żeby było trochę gęstsze. I on fermentuje przez... A, czyli po prostu dajesz już jogurt kokosowy, tak. Jakby jak taki zakwas do chleba. Tak. I dokładnie tak to działa. Można oczywiście kapsułkę, ale można też użyć jogurtu. Też jak się robi swój jogurt, potem jakby właśnie jak zakwas, troszeczkę tego jogurtu idzie do następnej partii i tak. Motywuje cię, żeby dalej to robić. Tak. To ja potem zapytam się ciebie dokładnie o przepis i też to napiszemy w opisie, jeśli nie masz nic przeciwko, nie, bo myślę, oczywiście, że dużo osób by chętnie spróbowało, bo ja na pewno przetestuję. Już sok z selera, będę robiła jogurt. Kokosowy, tak. Tak, a jeżeli chodzi o takie dania bardziej właśnie obiadowe, to co najczęściej się znajdzie u ciebie? Najczęściej jem takie... W ogóle gotujesz codziennie, jak to jest? Tak. To znaczy codziennie może nie, bo zazwyczaj robię takie większe porcje i po prostu jem sobie w kolejnych dniach to, co zostało. Najlepiej. Resztki są super. Także zazwyczaj to są jakieś takie sałatki plus kasza. Kasza gryczana, jakieś właśnie takie zboża. Ryż też super, często robię takie rzeczy a la curry, jakieś zupy. Jestem też fanką kuchni włoskiej, która niestety nie jest najzdrowszą, ale w weekendy troszkę sobie popuszczam właśnie i daję się ponieść takiemu wewnętrznemu tutaj szefowi kuchni i robię bardziej takie... Bardziej makarony czy bardziej pizzę? Jedno i drugie. Innego? Najlepiej wszystko naraz. W weekend wszystko naraz. Ostatnio kupiłam sobie też maszynkę do makaronu, więc wow. Robię własny makaron i nieskromnie powiem, że jestem już mistrzynią ravioli, oczywiście wegańskich. I z czym zazwyczaj je robisz? Czym faszerujesz? Ravioli faszeruję
takim serkiem z nerkowców, ze szpinakiem. Czasem też coś takiego bardziej pomidorowo-bazyliowego albo z kaparami. A mi zrobiłaś smaka. Bo ja ostatnio zrozumiałam, że jednak moje serce jest właśnie w kuchni włoskiej. Tak, bo gdzieś tam mam wrażenie, że jakby jak przechodzi się na weganizm, to gdzieś ta kuchnia włoska znika, bo tylko ci zostaje, myślisz sobie, nie, no nie będę jadła przecież pszennych klusek z sosem pomidorowym. I ja bardzo mało gotowałam włoskich potraw, a ostatnio tak sobie uświadomiłam, że kurczę, możesz sobie kupić na przykład makaron jakiś tam z soczewicy czy z czegoś i wtedy stworzyć jakiś super sos, odtworzyć te smaki takie właśnie w tej włoskiej prostocie. Są one tak niesamowite i nawet jeżeli tam jest to na jakieś tam oliwy czy innych składników, właśnie jak makaron, to można gdzieś tam zawsze pokombinować i to jest naprawdę takie dobre. Chociaż właśnie mam wrażenie, że nie ma wielu włoskich restauracji wegańskich, przynajmniej za granicą. Na przykład, no wiem, że w Warszawie to jest trochę lepiej, tak mi się wydaje, ale teraz właśnie byłam w Berlinie i nie ma żadnej takiej włoskiej restauracji, oprócz pizz, to nie ma takich super makaronów albo właśnie jakieś lasagne. No bo jednak kuchnia włoska jest chyba najcięższa do zweganizowania przez ser. Nie wiem, ja jeszcze nie odkryłam takiego naprawdę dobrego zamiennika. To znaczy, zależy gdzie. Na przykład właśnie w ravioli ten ser z nerkowców super się sprawdza, ale na pizzy albo... Na pizzy powiem ci, że ja dojrzałam do tego, że jem pizzę bez... Wolę zamówić pizzę bez sera, z dobrze zrobionym ciastem i sosem i jakimiś tam fajnymi warzywami, niż z takim plastikowym serem. Gumowym czymś. Dobra, ale już zostawiając temat jadłospisu, bo ja jak zawsze tak robię się głodna, to jeszcze powiedz mi, dzisiaj miałyśmy dobre wyczucie czasu, bo miałam się ciebie zapytać o plany na dalszy rozwój twoich marek, ale dowiedziałam się dzisiaj, że macie już nowe produkty adaptogenne. Co to będzie? Teraz niedawno wprowadziliśmy właśnie ten napar kwiatowo-owocowy Last, też z adaptogenami, z różą i z hibiskusem. On jest super na lato, bo jest taki pity na zimno, jest orzeźwiający. Właśnie można go rozcieńczyć trochę z wodą gazowaną, z lodem i jest po prostu idealnym zamiennikiem wina czy innego alkoholu na kolacjach, imprezach. Teraz wyszły też musy kokosowe. I skąd pomysł, żeby zrobić musy kokosowe? Tego się nie spodziewałam. Tak? To w ogóle postanowiłam po tych jakby trzech głównych, takich bardziej skoncentrowanych mieszankach odejść troszkę od takich bardzo funkcjonalnych produktów. Też chciałam, żeby po prostu jakby ludzie trochę zaczęli się bawić tą zdrową kuchnią i tymi zdrowymi produktami, żeby to nie było takie bardzo poważne, bo też mam wrażenie, że te mieszanki są właśnie czasem tak poważnie traktowane i tak, to jest okej. Takie mikstury, leki, a tutaj bardziej użytkowo do tego podeszłaś. Tak. Chciałam zrobić właśnie coś takiego, co będzie fajne, śmieszne, przy okazji zdrowe, bo jakby tam też są same zdrowe składniki i adaptogeny i różne inne superfoods, ale już, żeby one były bardziej takie lekkie, codzienne i takie, żeby nie trzeba było się zastanawiać właśnie, jak to działa, z czym to zrobić. Ale mimo wszystko gdzieś tam te małe ilości adaptogenów zawsze przemycam. Trochę podziałają po dłuższym stosowaniu. I jaki masz dalsze plany? Chcesz nam zdradzić coś? W jakim kierunku to idzie? Czy bardziej, albo może tak, czy bardziej gdzieś tam twoje serce jest z miamiko i z jogą i z matami i w tę stronę? Czy jakieś ubranie? Czy coś dalej będzie działo w tej dziedzinie? Czy jednak ta strefa żywieniowa gdzieś tam więcej czasu tobie zabiera i planów? To znaczy na pewno ta żywieniowa strefa, czyli ten cały projekt Cosmic Pantry jest taki bardziej bliższy mi osobiście, bo jest to coś, czym jakby bardziej się interesuję na co dzień. Jogę też ćwiczę, ale nie jest to jakby na takim profesjonalnym poziomie, jak to zainteresowanie ziołami i taką naturalną medycyną. Więc tak, ale też to jest trochę mniejsza marka i traktuję ją bardziej pobocznie, jednak Miamiko jest takim głównym, już całkiem dobrze rozpędzonym pociągiem.
Więc tak, więcej czasu na pewno zjadam i Miamiko, a to muszę gdzieś tam po godzinach kombinować nad tymi produktami. Ale będą jakieś nowości, czy na razie to, co wyszło w ostatnich dniach? Tak, w Cosmic Pantry troszeczkę już trzeba będzie przystopować, bo ostatnio dużo tych produktów wyszło. Także nie wiem, co będzie później, co będzie w przyszłości, zobaczymy. W Miamiko cały czas będziemy się starać poszerzać te produkty o nowe maty i jakby takie akcesoria też jogowe. Maty są przepiękne. Jeżeli nasi słuchacze bardzo mają dziękuję. Chwilę, to muszą sobie popatrzeć, bo to jest tak, że jak patrzysz na te wszystkie wzory, to ciężko się zdecydować, nawet który się najbardziej podobał. Wszystkie są tak piękne. Dziękuję. Naprawdę, uwielbiam je. Dobrze, teraz czas na ostatnią część naszej rozmowy. Szybkie pytania. Tak, które się nie możesz doczekać, czyli szybkie pytania, ale ich jest dosłownie garstka. Jaka jest twoja ulubiona restauracja w Warszawie? Wiedziałam, że to będzie. Wiedziałam. Już głupać. Możesz wybrać trzy albo kilka, to nie jest aż tak restrykcyjne tutaj. Bardzo lubię Reginę. Chociaż nie jest wegańska i może niezdrowa, ale uwielbiam ich bakłażana w sosie sojowym. To akurat jest roślinne. Lubię też lokal Vegan Bistro. Schabowego. Tak. O właśnie, ramen. To jeszcze ostatnio to będzie ramen wegański, ramen na Saskiej Kępie. Pięknie. Masz swój ulubiony z tych ramenów? Tak, ten grzybowy. Nigdy innego nie jadłam i nie zamierzam na razie. Jestem wierna grzybom. Ja tam jakiś jeden jadłam, ale już nie pamiętam jaki. Muszę wrócić. Nie wiem, czy tam się zmienia menu. Też już zostańmy w temacie jedzenia. To drugie pytanie będzie, czy masz swoje danie popisowe? No i obawiam się, że już... Znaczy nie obawiam. Myślę, że chyba wiem, co powiesz. Już odpowiedziałam, że jest to ravioli. I w ogóle takie jakieś włoskie rzeczy jeszcze... No dobra, zostajemy przy tym ravioli. Tak, jedno... Właśnie to takie szpinakowo-serowe. Tak, tak, tak. Takie... Też potrzebuję. Powinnaś wrzucić na bloga Cosmic Pantry. Czy coś. Naprawdę jest. Ja to się w ogóle mam wrażenie, że nikogo to nie zainteresuje. Przynajmniej ja przeczytam. O, będzie. Najważniejsze. Masz jednego czytelnika. Czy masz swój ulubiony produkt z Cosmic Pantry? Teraz bardzo lubię Lasta. Czyli ten napar. Tak, ten napar. Tak, ale też Sextonic. Boże, jest ich tyle. Nie wiem. Wszystkie. To jak wybierać wszystkie między własnymi dziećmi, właśnie. Prawda? Czy masz jakieś takie swoje marzenie zawodowe? Nie musisz dawać całego jakiegoś planu, ale taką jedną rzecz, którą byś chciała zrobić. Chciałam być tutaj w tym podcaście, więc myślę, że jedno z moich marzeń się spełniło. Wszystko osiągnięte, już możesz spożyć tak. Na laurach generalnie. Już mogę umierać, tak. Czy masz, mówiąc o marzeniach, czy jest jakieś miejsce na świecie, które byś najbardziej chciała odwiedzić? Albo kilka miejsc, takie, które wiesz, że na pewno tam pojedziesz? Bardzo mi się marzy Australia, ale chyba jeszcze bardziej Kalifornia. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie... że powiesz, że właśnie południowa Kalifornia. Mam wrażenie, że powinnam tam być. Jakoś strasznie czuję taki pociąg do tego miejsca i bardzo to ze mną rezonuje, no. I na koniec pytanie, które zawsze zadaję, czy masz do polecenia jakichś ludzi z sieci? Mogą to być jakieś blogi albo konta na Instagramie, coś, co twoim zdaniem warto obserwować? Polecam Karolinę Sobańską. Nie znam. Podziękujemy w opisie. A tak na poważnie, znaczy to też na poważnie, dzięki, ale koniec. Bardzo polecam, ostatnio wkręciłam się w Human Design, bardzo polecam Jenę Zoe? Nie wiem. Zoe. Tak myślę, ale też różnie ludzie to wymawiają. Jenę Zoe. Potwierdzam, super. Na Instagramie, super kobitka i pięknie mówi właśnie o tym. Oprócz tego polecam właśnie Lacey Phillips, i jej takie prace z poczuciem własnej wartości. Też świetna sprawa. A może, żeby nie było tak za bardzo poważnie i tak jakoś górnolotnie, to może coś z jedzeniem. Polecam jeszcze z takich bardziej jedzeniowych kąt ekocentryczkę Daria. Daria jest super. Poznałyśmy się kiedyś osobiście. Jest naprawdę cudowną osobą i promuje bardzo zdrowe, takie może prostsze, ale super jedzenie.
Ten podcast jest sponsorowany przeze mnie, ponieważ zachęcam wszystkich do obejrzenia, do wysłuchania podcastu, którego gościem była Daria. Także pięknie tutaj nam się to połączyło. Na sam koniec powiedz jeszcze, gdzie można ciebie znaleźć w sieci, jeszcze raz jak nazywają się twoje marki i jak, gdzie kupić produkty? Mam dwie marki. Jedna nazywa się Miamiko i jest związana z jogą. Druga Cosmic Pantry jest związana właśnie ze zdrowym odżywianiem i adaptogenami. Wszystkie można znaleźć na Instagramie, Facebooku, na stronach internetowych, które na pewno gdzieś tam tak, podlinkujemy. Tak. I można mnie tam znaleźć. Osobiście mało się tam pojawiam. Jestem bardzo wstydliwa. Ciężko zlokalizować ciebie na tych stronach, to tak? Prawda. Ojej, to może parę to zmienić. Ale mam też taki mały, prywatny profilek. Cholera wie. Możemy go też podlinkować. Wymyślałam, że najlepszy sposób dla ciebie na promocję to byłoby zrobienie maty do jogi z twoją podobizną. O Jezus, to byłoby straszne. Chciałabym, tak żeby miała te właśnie adaptogeny i na mnie stawali. A racja, to nie idzie w dobrą stronę. Na koniec życzę ci wszystkiego dobrego, życzę ci prężnego rozwoju obydwu marek. Jestem bardzo podekscytowana, w jaką stronę to pójdzie, bo jest to nowość, wydaje mi się, nawet o tym jeszcze nie... Właśnie o to chodzi, tych tematów jest tak dużo i tak bardzo można jeszcze zgłębić się w te poszczególne zagadnienia, ale tak jak można się domyśleć, jest to nowość jednak na polskim rynku, tak mi się wydaje, szczególnie właśnie świat adaptogenów, także jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie i gratuluję ci, że udało ci się tak szybko gdzieś odnaleźć ten trend i wprowadzić to na polski rynek. Naprawdę moje gratulacje i życzę ci wszystkiego dobrego, tak jak mówiłam. Bardzo dziękuję ci, dziękuję, że przyszłaś do studia. Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę nie spodziewałam się i to było super miłe. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję ci za rozmowę i do usłyszenia. Pa, pa. Taka nieśmiała. Dziękuję wam za wysłuchanie rozmowy z Olą. Wszystkie szczegóły znajdziecie jak zawsze na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce podcasty. W komentarzach czekam na wasze opinie i wskazówki. Jeśli lubicie słuchać podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi ocenę na iTunes i w wolnej chwili napiszecie recenzję. Dzięki temu więcej osób będzie miało szansę trafić na ten program. Dziękuję wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.